Przypomnę takie kwestie organizacyjne. Organizatorem Tarnowskiej Ligi Delegacji jest Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie. Partnerem projektu jest Urząd Miasta Tarnowa, a współorganizatorem jest Stowarzyszenie Kanon. Patronem medialnym Radia Była Polska oraz tygodnik TENI. Projekt został również objęty honorowym patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza i projekt jest współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa. Bardzo proszę o wprowadzenie naszych rodziców.
sytuacja brzmi: lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich. Teza ta tak zmyślnie skonstruowana niemal automatycznie nasuwa nam pytanie, kim właściwie są niektórzy, a kim wszyscy. Odpowiedzi na to pytanie jest tyle, ile ludzi na tej sali. Wszystko jednak opiera się na tym, abyśmy my, propozycja i nasi oponenci, opozycja, rozprawiali o jednym. Pozwolę wobec tego wytłumaczyć pokrótce znaczenie tych kilku słów. Lepiej. Lepszy to stopień wyższy od dobry. W kontekście debaty bardziej opłacalny. Zaliczać się. Przynależeć do jakiejś grupy czy środowiska. Klasyfikować się do jakiejś kategorii. Zanim przybliżę Państwu znaczenie pozostałych słów, chciałabym nakreślić kontekst, z którego zostało wyrwane to zdanie. Poprzedza je inny cytat z Krwi Elfów, pióra Andrzeja Sapkowskiego. Tego, czego się nie zna, wypada się uczyć. Ten, kto nie zna języków, jest kaleką. Możemy przez to rozumieć, że zawsze powinniśmy chcieć czegoś więcej, starać się poznawać i próbować należeć do tej często mniejszej grupki, części społeczeństwa, niezależnie o jakie pożądane dobra chodzi. Bez znaczenia, czy jest to wiedza, czy nawet status materialny. Zawsze lepiej być w tej wąskiej części, która czymś przewyższa tę, kolokwialnie mówiąc, szarą masę, dzisiaj nazywaną większością. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że niektórzy to właśnie elita. Elita nie tylko intelektualna, wąskie grono, któremu reszta dorównać po prostu nie może. Wszyscy. Jeśli narysowałabym wykres kołowy oznaczający wszystkich i zaznaczyła na nim niektórych, byliby oni równi 5% wycinka tego koła. Pozostali to właśnie większość, szara masa. Kolejną ważną rzeczą, o jakiej chciałam powiedzieć, jest fakt, że cytat służący za tezę dzisiejszej debaty pochodzi z książki Krew Elfów pióra Andrzeja Sapkowskiego, jak już wcześniej wspomniałam. Nie będę ukrywać, że nie przepadam za tego typu literaturą, jednak na potrzeby debaty przeczytałam stosowny fragment. I mogę śmiało powiedzieć, że jeśli rozmawialibyśmy na podstawie tekstu, możemy spokojnie uznać, że teza jest potwierdzona. Czytamy tam bowiem, że jedna z bohaterek nie chce uczyć się jednego z języków, ale jest poniekąd zmuszana. Powodem zdaje się być fakt, iż lepiej zaliczać się do niektórych, umiejących posługiwać się tym językiem, niż właśnie do pozostałej reszty. Nie mogę się z tym nie zgodzić, gdyż kto powie, że lepiej dzielić mniej? Pociąg do nauki, chęć poznawania, nauczania jest niezwykle ważny i bez tego tkwilibyśmy w zamierzchłych czasach. Więc dlaczego powinniśmy uważać, że lepiej zaliczać się do wszystkich niż do niektórych? Niektórzy, ta malutka grupa chcąca pchać do przodu, to przyszłość, nasze autorytety, miliarderzy, ludzie sukcesu. To oni są naszymi idolami, nie ktokolwiek z tym, kto niczego nie osiągnął. Jeśli uznamy dziś, że opozycja ma rację, powinniśmy szczerze... Proszę pytanie. Pytanie. Podając w Panią kontekście, obszarze zaliczać się do niektórych. Co jednak w sytuacji, gdy mamy na to klasę, gdzie każdy jest pasją z matematyki? Czy nadal lepiej zaliczać się do niektórych, którzy mają z matematyką problem? W tym kontekście nie. Jednak teza, czyli lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich, jest wyrwana z pewnego kontekstu i powinniśmy się odnieść do źródeł. Czyli właśnie do tego, że w tym konkretnym kontekście chodziło Andrzejowi Sapkowskiego o to, że lepiej zaliczać się do niektórych, którzy mają specjalne umiejętności, którzy są gratyfikowani. Długo zastanawiałam się nad tezą dzisiejszej debaty. Dziękuję. Po przedstawieniu tego, jak drużyna opozycji widzi dzisiejszą tezę, poproszę pierwszego mówcę opozycji pana Krzysztofa Kubę. Szanowna pani marszałek, sekretarz, droga łożomęsów, drużyna propozycji oraz zgromadzone audytorium. Relatywizm. Zapewne są tutaj ludzie, którzy wiedzą, co znaczy to słowo, jednak nie są to wszyscy, dlatego pragnę je pokrótce wyjaśnić za pewnego dialogu. Hej, wierzysz w istnienie jednorosłów? Co? Jakich jednorosłów? Nie, przecież żadnego nigdy nie widziałem.
No ale są ludzie, którzy je widzieli i mówią, że one istnieją. Na pewno czegoś się nabąchali, ja im nie wierzę. I w tym przykładzie nie chodziło o to, żeby bić nóż w serce wszystkim tym, którzy w istnienie jednorożców wierzą. Chodziło mi raczej o to, żeby pokazać pewien mechanizm, który często działa na nas, ludzi. Chodzi o to, że często jednoznacznie oceniamy jakiś fakt tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych doświadczeń. Jest to postawa niekoniecznie dobra i właśnie relatywizm częściowo ją opisuje. Relatywizm jest to pojęcie filozoficzne, które zakłada, że nie ma takich zdarzeń, które można ocenić jednoznacznie, bez względu na ich kontekst. I właśnie przykładem relatywizmu jest teza, nad którą dzisiaj debatujemy. Nie możemy jednoznacznie ocenić, czy lepiej należy do wszystkich, czy do niektórych, ponieważ na ocenę tego zdania składa się zbyt wiele czynników. I w sumie cieszę się, że gramy do tej samej bramki, ponieważ kiedy mój kolega Patryk zadał pytanie o naukę matematyki, pani powiedziała, że to zależy, że generalnie w tym wypadku nie. Czyli, jeżeli rozpatrzymy tezę na wielu płaszczyznach, to widzę, że czasami lepiej jest zaliczyć się do niektórych, czasami lepiej zaliczać się do wszystkich. I my jak najbardziej się z tym zgadzamy, ponieważ w tezie nie ma napisanego, że czasami lepiej jest się zaliczyć do niektórych, a czasami do wszystkich. Jest stwierdzenie. I to stwierdzenie jest błędne. Jeżeli chodzi o definicję, to dziękuję za to, że przytoczyła tutaj pani kilka z nich. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że niektórzy to ludzie, którzy są wyróżniający się na te innych, na te szalej masy, jednak nie możemy ich wyciągać przed nami. To, że są liderami jakiejś grupy, nie znaczy, że do nich nie należy. A z czym wiąże się bycie wyjątkowym? Kiedy się tak nad tym zastanawiałem, to pomyślałem, że z tym wiąże się pewna presja, odpowiedzialność. Czasami zdarza się, że niektórzy wymagają, że jakieś wymagania wobec naszej osoby mają ci, którzy nie mają prawa od nas wymagać. I tutaj wszystko zależy od jednostki. Są jednostki, które posiadają pewne cechy, które pozwolą im sobie z tą presją poradzić. Jednak życie też dało nam kilka takich przykładów, że nie wszyscy sobie są w stanie poradzić właśnie z tą wyjątkowością. I przykładem jest tutaj Wisława Szymborska, polska noblistka z roku 1996, która dzięki temu wyróżnieniu stała się osobą o wiele bardziej rozpoznawalną. Każdy chciał znać jej zdanie, ponieważ była autorytetem w kwestii literatury. To też przełożyło się na to, że była zapraszana na dużą ilość różnego rodzaju wystąpień. Jednak ona nienawidziła występować. Dla niej to było ogromne wyzwanie, żeby wystąpić przed publicznością. Musiała się wznosić na wyżyny dystansu do siebie, żeby właśnie występować przed publicznością. I patrząc przez pryzmat właśnie tych wystąpień, z pewnością wolałaby zostać anonimową polską pisarką. Ale teza jest relatywna, czyli czasami lepiej jest też być wyróżniony. I tutaj przykładem jest Carles Puyol, wieloletni kapitan drużyny FC Barcelony, który idealnie nadawał się do roli kapitana zespołu piłkarskiego. Miał właśnie cechy, które umożliwiały mu to, że był dobrym kapitanem. Potrafił podnieść drużynę wtedy, kiedy jej nie szło. Potrafił ją zmotywować, ale też potrafił ostudzić zapędy piłkarzy, kiedy chcieli skoczyć do gardła sędziego, ganiąc go za jakąś decyzję przeciwko drużynie. Ale poza tym, opaska kapitańska, flaga Katalonii na ramieniu, powodowała, że dawał na boisku 102% z siebie. Poświęcał się dla drużyny. Był na pewno dzięki temu lepszym piłkarzem. Bardziej się angażował. Właśnie to wyróżnienie działało na jego korzyść. Proszę Państwa, teza jest relatywna. Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy lepiej zaliczać się dla niektórych niż do wszystkich. I tego... Dziękuję. Jest to potrzeba wyodrębnienia w społeczeństwie elit rządzących,
które obdarzone są nadzwyczajnymi cechami, zdolnościami i uprawnieniami. Elita jest zawsze mniejszością. Czy istnieje społeczeństwo, w którego strukturze dominuje elita, jednostki wyjątkowe? Nie, nawet samo stwierdzenie elita przeczy tezie, że jest to większość. Na pytania odpowiem później. Wywodzi się ono od francuskiego elite, wybór, wybrańcy, i łacińskiego eligere, wybierać. Nie wszyscy mogą być jednostkami wyjątkowymi, uprzedzając kontrargument, że przecież każdy jest na swój sposób niepowtarzalny. Oczywiście, każdy z nas ma na przykład niepowtarzalne, unikalne linie papilarne. Jednakże wspominając o wyjątkowości, mówią o posiadaniu odpowiednich talentów, specjalnych posłanin, zdolności. Nie każdy może być jazzmenem. Nie każdy ma predyspozycje do przeprowadzenia operacji na otwartym sercu. Nie każdy przeciętny człowiek odkryje coś wielkiego. Nie będzie przewodzić ogółowi. Właśnie, przewodzenie ogółowi. Pozwolę Państwo, że zwrócę Państwa uwagę na fakt, iż niektórzy są awangardą wszystkiego. Wyprzedzają współczesne sobie czasy swoimi odkryciami. Tworzą postęp. Postęp był zawsze dziełem jednostki, oderwanej od reszty społeczeństwa. Wszelkie przełomowe odkrycia, wynalazki, które pchnęły postęp cywilizacyjny, awangardowe filozofie, tego nie tworzyły masy, ale elitarne są światłością jednostki. Są przednią strażą. Ogół złożony z jednostek zwykłych nigdy nie będzie miał na swoim koncie takich osiągnięć jak pojedyncze, elitarne jednostki. Ogół społeczeństwa jest reakcyjny. Jego zadaniem jest upowszechnianie idei elitarnych. Tak więc, proszę Państwa, bycie w gronie niektórych jest przywilejem. Przynosi korzyści. Elita cieszy się poszanowaniem ogółu. Posiada gratyfikacje związane ze specjalnymi posłannictwami. Czyż nie warto należeć do grona wyjątkowych, wyróżniających się pozytywnie z ogółu? Czyż nie warto przyczynić się do rozwoju społeczeństwa i zostać za to nagrodzonym? Pani marszałek, pytanie. Tak jak Pani wspomniała, elita to jest jedynie wycinek z całego społeczeństwa. Ale czy zna Pani jakieś społeczeństwo, gdzie osoby bezdomne, bandyci bądź narkomani są większością całego społeczeństwa? Czy również do nich lepiej jest się zaliczać niż do ogółu? Nie rozumiem, dlaczego teraz jest konstatowane, że ktoś, kto nie jest elitą, natychmiast jest jednostką patologiczną. Mówiła Pani o wynalazkach, ale czy lepiej wynajdywać, czy korzystać z tych wynalazków, jak ogół, który skorzysta z wynalazków jednostek? Jeśli ktoś chciałby tylko korzystać, jeśli wszyscy chcieliby tylko korzystać, nigdy te wynalazki będą powstały. Dlatego, że w pewnym sensie ogranicza to tak naprawdę człowieka. Człowiek
idąc indywidualną ścieżką swojej kariery zawodowej, całkowicie indywidualną, nie będzie się słuchał rad od osób bogatych w bagaż doświadczeń z danej dziedziny życia. Przez co może on sobie nie poradzić z trudnościami, które napotka na swojej drodze. Z drugiej zaś strony nie warto też ślepo podążać za głosem większości. Ponieważ, no tak jak już wcześniej wspominałem, tak jak wspomina nasza drużyna, ten relatywizm, to wszystko zależy od osoby i od sytuacji, w jakiej ta osoba się znajduje. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na w ogóle na funkcjonowanie dzisiejszego świata. Człowiek. Człowiek tworzy różne dobra, produkty, dzieła z myślą o, głównie z myślą o większości, a nie o mniejszości. Człowiek chce, aby jego to, co stworzy, trafiło do jak najszerszej liczby odbiorców. Proszę Państwa, czy łatwiej jest dorosłemu mężczyźnie wzrostu 1,80 m, czy łatwiej jest kupić ubranie dla dorosłego mężczyzny, który ma wzrost 1,80 m, czy łatwiej jest kupić ubranie również dorosłemu mężczyźnie o wzroście 1,10 m? Czy łatwiej jest wejść do autobusu osobie ze zdrowymi nogami, czy osobie jeżdżącej na wózku? Czy łatwiej jest kupić chleb z glutenem, czy łatwiej jest kupić chleb bez glutenu? Oczywiście są firmy, które tworzą wyłącznie dla mniejszości, a nie dla większości. Jednakże to także podkreśla relatywizm, czyli to, o czym nasza drużyna będzie cały czas powtarzać. To wszystko zależy. Teza dzisiejszej debaty z góry narzuca nam, że niezależnie od sytuacji, zawsze lepiej się zaliczać do niektórych, a nie do wszystkich. Jednakże, tak jak pokazałem, czasem lepiej zaliczać się do wszystkich. Czasem też jednak z powodu niektórych ulg lepiej zaliczać się do niektórych. Jednak to pokazuje cały czas, że teza dzisiejszej debaty jest relatywna. Skoro nie można jednoznacznie stwierdzić, że lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich, w takim razie teza jest błędna. Czy są jakieś pytania? Chcę Państwa poinformować o przywilejach, które macie jako publiczność. Po wystąpieniach mówców i doradców zapytam Państwa, kto z Państwa chciałby rozpocząć stronę propozycji i proszę o podniesienie ręki. Wtedy? Szanowna Pani Marszałek, Pani Sekretarz, Loża Mędrców, Oponenci i Wy, droga publiczności. Należy wspomnieć, że bycie innym niż wszyscy wymaga naprawdę wielkiej odwagi, która jest cechą bardzo pożądaną wśród wszystkich ludzi w wielu aspektach. Czy to w pracy, czy w związku, lub nawet w grupie znajomych. Ludzie odważni, nie bojący się próbować nowych rzeczy, wyrażać swoich poglądów, nie są bardziej dostrzegani, ponieważ jednostki wybijające się z tłumu są bardziej widoczne. Zdają się na łaskę i niełaskę opinii publicznej. Bardzo często nowe idee wprowadzane przez jednostki spotkały się z niezrozumieniem, odrzuceniem i całkowitym wyśmianiem. Przełomowa teoria Kopernika początkowo była odrzucona. Między innymi skrytykował ją Marcin Luther. Dzieło życia astronoma stało się zakazaną księgą. Kopernik musiał liczyć się z tym, że wzbudzi kontrowersje, a więc musiał mieć poczucie misji i wielką odwagę, aby mimo świadomości tego zdołać wyjść przed tłum i powiedzieć, że tkwiono w błędzie. Proszę Państwa, jak pisał Chris Bradford, tylko martwe ryby płyną z prądem. Sztuką jest odwrócić się, pójść własną drogą, szukać rozwiązań alternatywnych. Elitarność wymaga brawury i asertywności. Sztuką jest nie poddawać się presji społeczeństwa, która zmusza nas do bycia szarymi, nie wyróżniającymi się z ogółu. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Panie marszałek, pytanie. Wspomniał Pan o Koperniku. On za życia podczas pracy nad swoim dziełem był potępiany. Czy więc bardziej opłacalne, jak wspomniałem, czyli pierwsza, było to dla niego, czy może dla całej ludzkości, która dzięki temu odkryła? Nie, to się. Proszę bardzo, Aleksandra. No oczywiście.
oczywiście było to bardzo korzystne dla ludzkości, dla nauki, ale jak mówił doradca pierwszy, Kopernik musiał być odważny i na tym polega jego elitarność. Dziękuję. Szanowni Państwo, czujemy się nieswojo, kiedy zostajemy sami, ponieważ jesteśmy stworzeni, przyzwyczajeni, nie jesteśmy przyzwyczajeni do samotności, jesteśmy stworzeni do życia w stadzie. O potrzebie zrozumienia przez społeczeństwo mówił Abraham Maslow w swoim dziele Motivation and Personality. Abraham Maslow opracował większość z nas znaną piramidę potrzeb. Na jej trzecim szczeblu jest przynależność do grup. Psycholog słusznie zauważa, że człowiek, jeśli jest zaspokojony fizjologicznie oraz ma poczucie bezpieczeństwa, odczuwa potrzebę zrozumienia przez społeczność, bycia integralną częścią jakiejś całości. Według Maslowa ludzie potrzebują przynależności i akceptacji w swoich grupach niezależnie, czy dużych, czy małych. Dzieje się tak za pomocą naszego instynktu. Szanowni Państwo, wolimy być częścią jakiejś grupy, niż stać na uboczu. Wolimy zaliczać się do wszystkich należących do grupy, niż do niektórych osamotnionych, stojących z boku. Czy są jakieś pytania? Tak, proszę. W tej samej tablicy wyżej znajduje się potrzeba uznania i potrzeba przynależenia do elity. Jeśli ktoś musi mieć odwagę, aby spełnić swoją wyższą potrzebę. Jednak chciałabym zauważyć, że przynależność do grup jest wcześniej. To znaczy, że człowiek, który nie czuje się przynależny do grup, nie chce być elitą. Dziękuję. Perfekcjoniści to ludzie wyjątkowi, to osobowości z niezwykle silnym
że każdy powinien kierować się na szczyt, tak? W tezie nie ma czasami lepiej należy do niektórych.
jest to stwierdzenie. Jeżeli znajdzie się przypadek, kiedy lepiej jest być należy do wszystkich, wtedy te zaśmiertki. Tak, rozumiem. I ja rozumiem pana punkt, ja rozumiem, że tutaj jest dwojaka, to fakt. Ale słowem kluczem w dzisiejszej debacie jest lepiej. My nie spieramy się z tym, że czasami lepiej należeć do większości. Po prostu częściej opłaca się należeć do mniejszości. I to właśnie propozycja próbuje dzisiaj udowodnić. I w zasadzie to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę o głos wspierający opozycję. Przypomnę, proszę przedstawić dwie minuty. Jan Zbudnica, zespół Sił Mechaniczno-Elektrycznych. W swojej mowie popieram stronę opozycji. Chciałbym powiedzieć, że nie każdy nadaje się na jednostkę inną od wszystkich. Jednostki inne od wszystkich już są narażone na krytykę, na to, że jak już wbiją się na wyżyny, to upadną boleśnie. Muszą być odporne psychicznie. Osoby, które nie są odporne psychicznie, nie nadają się na jednostki inne od wszystkich. Przykładem może być na przykład obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, który w pewnym momencie jego firma stanęła na totalnej krawędzi bankructwa. Gdyby nie był odporny psychicznie, jego firma by upadła. Teraz nie wiadomo, co by się z nim działo. Jest to przykład na to, że nie każdy nadaje się na jednostkę wybitną. Może nie tyle wybitną, co inną od wszystkich. Ktoś, kto próbuje wprowadzić coś innego. Poza tym nie jest w tezie określone, dla kogo lepiej to jest. Czy dla tej danej jednostki, czy dla całej masy. Dla ogółu. Dlatego moim zdaniem linia argumentacyjna drużyny opozycji jest bardziej sprawna niż drużyny propozycji. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi i przystępujemy do wysłuchania mówców trzecich. I w pierwszej kolejności zapraszam panią Aleksandrę Skierzyńską z propozycji. Tak, spojrzenie już na...
społeczeństwo jest takie. Ja się z tym całkowicie zgadzam, więc jeszcze ja chcę podkreślić, że nie bez powodu my patrzymy tylko i wyłącznie w kontekście pozytywnym. Nie patrzymy na te części federatywne, tak? Jednostki pojedyncze, jednostki wiejskie, do systemu społecznego, bo no właśnie są niedostosowane, więc tak jakby to one są podobne społeczeństwu, ponieważ są anomalią, są dewiacyjne. Elita oznacza ludzi, którzy dzięki własnym cechom, dziedzinie swojej aktywności posiadają największe zdolności i osiągnięcia. Czyli w dalszym ciągu podkreślam, jest to bardzo pozytywne. I tutaj pan, który się popierał w stronę opozycji, mówił o tym, że nie wszyscy mogą być inni, nie wszyscy mogą się wbijać. I właśnie, i na tym polega, tu jest właśnie kwestia, że nie każdy jest w stanie się wbić do zatętu. Także lepiej mieć coś więcej do przekazania i być ponad ten tłum. Czy nie jest to zaletą, żeby podzielić wbijać ponad tą przełomocę, która nie ma nigdy przekazania? To jest jej akcyjna, powtarzam jeszcze raz to, co mówiłam, czyli tej pozycji. Tu jest jej akcyjny, tu podąża za jednostką. Zawsze potrzebna jest jednostka, która przekaże pewną ideę, koncepcję i wtedy ten tłum, który jest oczywiście siłą, przekazuje sobie tą ideę i mamy to dalej i wtedy ją się siła. Jednakże zawsze potrzebna jest jednostka, zawsze potrzebna jest elita. Czy są jakieś pytania? Zajęziłam. Dziękuję. Jednakże później ta mniejszość rządzi właśnie tą większością.
Umanek mi się rozdaje przewagę. Ale właśnie, ci wybrani parlamentarzyści w takowym Sejmie są większością. Oni decydują, bo są większością. Przechodząc dalej. Pani uczyni druga mówiła tutaj o naukowcach. Chciałbym tutaj podać przykład Nikola Tesli, uznanego w świecie naukowca. Naprawdę, on bardzo świetnie się przyczynił do rozwoju i postępu świata. Lecz warto zauważyć, że jego wynalazki nie były dobre dla niego, tylko dla ogółu. Bo sam Nikola Tesla, mimo swoich genialnych wynalazków, zmarł w biedzie jako bankrut. A do dziś korzystamy z jego wynalazków. Kontynuując, tutaj już adwokat kolega Patryk mówił o wycinkach z koła. Tak, należy zauważyć, co Państwo bardzo starają się tego nie zauważyć. Należy to zauważyć i podkreślić, że tak samo jak patologia, tak samo i elita, to jest wycinek z koła. To są niektórzy i to jest niezaprzeczalny fakt. Przechodząc dalej, a propos elity. Elita nie zawsze ma lepiej. Tutaj, drogie panie i pan, mówił o tym, że elita ma zawsze lepiej, są autorytetami i tak dalej. Lecz przykładów, kiedy elita miała gorzej, jest mnóstwo. Zaczynając od Amy Winehouse, która nie poradziła sobie z presją, chociaż będąc elitą i autorytetem świata muzyki, no, popełniła samobójstwo. Tak? Często wchodzą tu jeszcze narkotyki i tak naprawdę elita często nie jest w stanie sobie poradzić z presją. Warto tutaj też podkreślić przykład kontynuując, doradca pierwszy mówił nam o Mikołaju Koperniku, ale należy zauważyć, że Mikołaj Kopernik sam ze swojego odkrycia nie skorzystał. Skorzystała z tego większość ludzi. Wszyscy ludzie żyjący w przyszłości skorzystali z jego odkrycia. I kto na to miał lepiej? Mikołaj Kopernik, który miał nad głową... proszę pytania. Ale dlaczego pan patrzy na to tylko w kontekście korzyści dla jednostki? Ona przy... Ten Mikołaj Kopernik, czy każda inna od jednego z elitów, na które odpowiedziała pewnego odwiedzia, przyczyniła się dla dobra ogółu. Może tej osobie było dobrze z tym, że przyczyniła się dla właśnie dobra większości, chociaż nie należy do większości. Mówię z tym, że mówczyni pierwsza, sama definiując, mówiła o opłacalności, o korzyściach. Więc kontynuując, Kopernik. Osoba odważna, tutaj też było dużo mówione, warto nakreślić to, że osoba odważna jak najbardziej też może się przyczynić do wielu, bo jest inna. Nie każdy z nas jest odważny i można to spokojnie uznać jako ten wybór. Dziękuję. Tak bardzo często reaguje wspomniana większość. Dlaczego? Po pierwsze wynika to niezrozumienia.
Filozofowie, pisarze, artyści, wynalazcy to bardzo często wyprzedali swoją epokę. Jak wspomnieliśmy wcześniej, byli awangardą swoich czasów. Po drugie, niezrozumienie wiąże się z obawą. Lepiej wyśmiać coś nowego, nie zgadzającego się w swojej formie z wcześniej ustalonym szablonem. Ile razy ktoś z Państwa chciał coś zrobić, powiedzieć, ale tego nie zrobił, bo brakło mu odwagi, bo obawiał się kpiny. Jestem w pełni przekonana, że 3/4 osób znajdujących się na tej sali powiedziałby, że tak, tak właśnie było. A więc wychodzenie z nowymi ideami wymaga odwagi. Czy posiadanie jej nie jest czymś lepszym od jej braku? Wielu z nas znajdujących się na tej sali zapewne brało udział w jakimkolwiek konkursie naukowym, sportowym. Jeśli osiągniemy jedno z prestiżowych miejsc, zostaniemy gratyfikowani. Nieważne jest w jaki sposób, ważne, że zostaniemy wyróżnieni. Tak, to ten Kowalski wygrał szkolny konkurs biologiczny. Wow, on to musi mieć wiedzę. Ten typ wyróżnienia nas chlebia. Czują się docenieni, wyjątkowi. A jeśli wyjątkowi, to także elitarni. Jednostki wyjątkowe potrafią wejść przed tłum i zadawać pytania, szukać alternatywnych odpowiedzi i rozwiązań. Poruszają społeczeństwo i dają możliwość rozwoju. Tak więc proszę Państwa, podsumowując dzisiejszą polemikę, chciałabym przytoczyć słowa Adama Bogumiła Zielińskiego, znanego szerszej publiczności jako Łona. Kiedy przyjacielu wszyscy wokół Ciebie równie tylko idą, Ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I kiedy bronisz prawdy, mając ją za jedynie prawdziwą, Ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I gdy już wierzysz, że Twoja perspektywa jest jedyną perspektywą, Ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I zanim uznasz tych, co mają ją za zbędne ogniwo, przyjacielu, Ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Dziękuję. Pani Marszałek, pytanie. Mówiła Pani tutaj o jednostkach, które są wyśmiewane. Czy jest Pani pewna, że każda jednostka jest w stanie psychicznie udźwignąć to, że jest wyśmiewana przez większość? Uważam, że jednostki decydujące się na wyjście przed tłum, przed ogół, uważam, że one właśnie mają jakby mają tę świadomość, że zostaną skrytykowani i mają świadomość tego, że zostaną wyśmieni w jakikolwiek sposób, ale i tak brną dalej w swoje, żeby osiągnąć coś wyższego.
Później w kontekście elity, która cały czas się przewijała, cały czas była. Elita to wycinek z dołu, jak już wspomniałem, ale jest też ten wycinek z samego dołu, więc jest to bardzo relatywne. Ale nawet elita, czyli osoby, które wywyższają się ponad innych, które jak wspomniałem wcześniej, czwarta, jeśli się nie mylę, zawsze miały lepiej i zawsze bardziej im się opłacało, nie zawsze miały lepiej niż wszyscy. I tutaj na przykład możemy dać, dajmy na to rewolucję francuską, gdzie arystokracja, która niewątpliwie była niektórymi, która niewątpliwie była elitą kraju, no została potraktowana bardzo nieładnie ze strony wszystkich i bardzo mocno na tym ucierpiała. I tutaj myślę, że nie ma co dyskutować nad tym, komu bardziej się wtedy opłacało. Należy do wszystkich, czy też do niektórych. Być czy nie być, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, dlaczego kanapka z masłem zawsze spada masłem w dół. Są to pytania, które od wieków siedzą w naszych głowach i nie możemy znaleźć na nie odpowiedzi. A myślę, że po dzisiejszej debacie, śmiało na listę tych pytań, możemy dopisać również dzisiejszą tezę. Ponieważ nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy lepiej zaczynać się do niektórych, czy do wszystkich. Ponieważ wszystko zależy od płaszczyzny, wszystko zależy od kontekstu i od danego podmiotu. Proszę o pytanie. Mówi pan, że arystokracja była elitą kraju. Czy teraz parlament nie jest elitą kraju? Owszem, jest elitą kraju. I być parlamentarzystą jest całkiem fajnie. Jednakże nawet będąc parlamentarzystą, nadal trzeba zaliczać się do większości parlamentarzystów, mieć taką opinię jak większość parlamentarzystów, ażeby móc decydować o losach kraju. Proszę. Żeby po prostu zważyć poszczególnych mówców,
To było jedno, a drugie sprawdzić, jak układała się linia argumentacyjna jakby na całości. I tak też będzie wyglądała ta wypowiedź, to uzasadnienie werdyktu. Odnośnie pierwszych mówców. Tutaj dobrze nakreśliliście linię waszych zespołów. Staraliście się zdefiniować tutaj nam tezę. Propozycja lepiej, czyli bardziej korzystnie. Już wskazanie, że będziemy skupiać się na tej małej grupie, którą będziemy rozumieli jako elitę. Z drugiej strony wejście od razu w taki spór definicyjny z drużyną propozycji, czyli jak pokazanie, że będziemy starali się tutaj zazębiać jakoś, tak, że będzie to jednak spór. I tutaj chciałem pochwalić za dobrą strukturę argumentu. Chyba najlepiej nam się wyłapać tutaj w pierwszej mowie strukturę sekcji, czyli statement, explain, illustrate. Także za to chciałem pochwalić, co sobie podkreśliłem. Tylko właśnie, tutaj z kolei pierwsza mowa. Kontekst, najpierw takie zawężenie, że musimy rozpatrywać tę tezę w oparciu o rozumienie tezy przez samego Sapkowskiego, bo to od niego cytat, co później nie było ciągnięte przez drużynę i też nie było ciągnięte przez koniec pierwszej mowy. To bym akurat usunął. Drugie mowy. Uważam, że drugi mówca ogólnie powinien wytoczyć te najcięższe armaty w debacie. Tak? Tutaj jest to mięso, ta esencja debaty, najważniejsze argumenty. I dałbym ich trochę więcej. Po jednej i po drugiej stronie. Doradcy, myślę, że dobre wystąpienia, tutaj zwłaszcza propozycja drugi doradca. Gratuluję, dla mnie to była chyba najlepsza mowa w drużynie. O perfekcjonizmie było, tak? Dość dużo, o ludziach wyjątkowych. Okej, to dobrze, dobrze popierało pana stronę. Odnośnie trójek. Tutaj trójka wypełniła swoją rolę, miała dużo rzeczywiście do zbijania i skupiła się na tym otwieraniu argumentów. Z drugiej strony trójka powiedziałbym, że raz odniosła się, że będzie się jakby, że będzie kontrargumentować jednego mówcę i z jednej strony podawała po części, parafrazując argumenty swojej drużyny i kontrargumentując dalej tylko jeden argument drużyny przeciwnej i czwórki. Po stronie propozycji czwórka podsumowywała tylko debatę ze strony swojej drużyny, natomiast po drugiej stronie czwórka podsumowała po pierwsze argumenty swojej drużyny, po drugie podsumowała całą debatę, punktując, że osie sporu były takie, a my w tych punktach spornych byliśmy lepsi, bo. Czyli według mnie to było właśnie 100% wypełnienie roli czwórki, natomiast po stronie propozycji tylko 50%. Czyli jeszcze zachęcałbym, żeby odnosić się do drugiej strony, żeby nie zapominać, że ona też była członkiem tej debaty. I odradzałbym zamykanie podsumowania debaty cytatem. Dlaczego? Bo przed debatą jakby nie była pani w stanie przewidzieć, co powie drużyna przeciwna. A jak podsumowujemy całość debaty, tak, to musimy się też odnieść do tego, co ta druga drużyna do tej debaty wniosła. Czyli no, a cytat jednak dostosowujemy do tego podsumowania. Dlatego to bym jednak też odsunął. Natomiast gratuluję, debata była na wysokim poziomie. I co, zachęcam do pracy dalszej. Gratuluję. Pani Marszałek, propozycja, opozycja. Przygotowałam sobie mnóstwo argumentów, ale oczywiście z nich nie skorzystam. Tu mój przedmówca bardzo merytorycznie odniósł się do poszczególnych z was i zarówno do mówców, do doradców, ocenił merytoryczną stronę waszych wypowiedzi, a ja może bardziej tak ogólnie i bardziej emocjonalnie. Mianowicie
No, dzisiaj lepsza była drużyna dla mnie zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych. Ale dzisiaj nie wiadomo, czy taka sama by była wczoraj lub będzie jutro. Co do ogólnych rzeczy, wydaje mi się, takie wrażenie odniosłam takiej dosyć dużej tremy u Państwa, mianowicie takiej bojaźni przed wystąpieniem. Tego typu debata to są różne elementy. To przede wszystkim jest merytoryka, to o czym tutaj mówił kolega, ale to również pewna gra aktorska. Sposób przekazania tego, co chcę przekazać, a nie zawsze się z tym zgadzam. Losujecie przecież swoje strony na chwilę przed, tak naprawdę. Przygotowujecie się do tego, do dwóch różnych, absolutnie różnych stron. Czy chcę być po tej stronie. I tutaj, zwłaszcza do pani ma taką uwagę, więcej odwagi wypowiedzi. Trochę więcej przekonania o tym, co mówicie. Bo my jako widzowie słuchamy, ale też patrzymy na was. I mowa ciała jest jednym z elementów bardzo ważnych w takiej debacie. Nie chcę przyrównywać do nikogo do polityków, żeby to nie odnosiło się w ten sposób. Natomiast dziewczyny, macie fajne argumenty. Trochę żeście się pogubiły przy pytaniach. Jakoś pytania opozycji was troszkę, no słowo zdołowały może nie jest najlepszym słowem, które bym chciała tutaj użyć, ale was wyprowadzały z pewnego rodzaju toku myślowego, który żeście obrały. Proszę słuchać następnym razem to, co mówią przeciwnicy wasi w danym momencie i słuchać siebie nawzajem. Współpraca tutaj panów była zdecydowanie lepsza od waszej współpracy. Dzisiaj, ja to oceniam dzień dzisiejszy, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Myślę, że jutro będzie inaczej. Poza tym, no, podobało mi się tutaj takie, o czym również kolega wspominał już, trzymanie się jasno nakreślonej linii. Czy ona dobra, czy ona zła, to nie w tym rzecz w tym momencie. Trzymaliście się bardzo jasno, relatywizm. Co prawda niektóre przykłady trochę was zgubiły i trochę odbiegały, ale generalnie jako całość było trzymanie. U pań trochę ta linia tak zboczała. Troszkę był argument o elicie, potem troszkę zeszłyście się na inne tory. Myślę, że więcej odwagi, a poza tym to, czy jest się akurat dzisiaj troszeczkę słabszym, czy troszkę lepszym, to jest nic w porównaniu z tym, z waszą odwagą w ogóle, że występujecie, że chcecie debatować, że się tego uczycie. To jest taka nauka cenna, jakiej nigdy w życiu nie zapomnicie. Dziękuję bardzo. Jestem obecny. Ja sobie zanotowałem parę rzeczy. Pamiętajcie też Państwo, drodzy, że to, co będę mówił, mówię subiektywnie. Oczywiście ja też popełniam błędy i też nie traktujcie to, broń Panie Boże, jako wyrocznie. Z takich widać przyzwyczajonych i przyzwyczajeniowych rzeczy. Widzę, że niektórzy jeszcze zapamiętali, że jest pan marszałek i do pani Agnieszki zwraca się pani marszałku. Ja tak to odczytałem. Mam nadzieję, że pani Agnieszka się nie była urażona. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że wszyscy tutaj mówcy, doradcy, którzy tutaj byli, muszą pamiętać, że zaliczają się do tych niektórych. Czyli jesteście wszyscy i do tej elity, więc samo to, że tutaj jesteście, że macie odwagę mówić, to jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ta teza, ja nie wiem, mi się chyba będzie to śniło dzisiaj w nocy, bo tak naprawdę czasem miałem wrażenie, że to jest, znaczy nie, że masło maślane, ale w pewnym momencie można się zafiksować tak naprawdę. Wszyscy, niektórzy, elity, jak to rozdzielić, czy ci, którzy się prześwietlają w rentgenie, to są wszyscy, ale przecież to wymyśliła elita i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co ja sobie wypunktowałem, co może być dla was użyteczne. Widzę, że grupa składająca się w większości z dziewczyn trochę się zafiksowała na temat w kwestii elitaryzmu, w kwestii osób wyjątkowych, specjalnych, posiadających jakieś no, umiejętności nieprzeciętne. I nie poruszała tutaj, chłopaki próbowali to odbić, nie poruszała tych kwestii osób, które
które z jakiegoś powodu nie są elitą, tylko są tym innym wycinkiem koła, tym takim smutniejszym, mówiąc inaczej, marginesem. I no nie wiem, bo nie zostały na przykład poruszone takie kwestie niepełnosprawność, okej. Natomiast czy ktoś jest, czy ktoś, kto jest niewidomy, jest lepiej, że zalicza się do tych grup niewidomych, czyli tak naprawdę niektórych, bo niektóre te czynniki indywidualne mogą pochodzić właśnie od jednostki, mogą też pochodzić od jakiegoś zdarzenia. Nie było dzwonka. Dobra, to. Właśnie, zaznaczyłem sobie, czy na przykład czarnoskóra osoba w Afryce będzie taka jak wszyscy, ale kiedy przyjedzie na przykład na polską wieś, no to już będzie taka dość niektóra. Nie podobało mi się sformułowanie szara masa. I tutaj się u was pojawiło i u was także. Dla mnie to jest takie troszkę, no może nie obraźliwe, ale nie do końca pozytywne określenie, bo pewnie w jakiś tam konstelacjach też ja będę gdzieś szarą masą, ale no, nie chciałbym być. Nie masz. Mam tam coś. To. To powiedziałem. I no, wydaje mi się, że u chłopaków jednak fajne to było, że rozpoczęliście i zamknęliście klamrą, nie? I to było mocne, ten relatywizm się pojawił. Troszkę w środku gdzieś tam próbowaliście dyskutować, trochę się według mnie gubiliście, natomiast jakby cały ten początek i koniec zamykał tę spójną całość, czyli że jest ten relatywizm, który powiedzieliście, czy ta teza jest dobrze postawiona, czy ona w ogóle nie jest błędna, to było dla mnie dobre, że tak naprawdę nie odbijaliście ping-ponga w ten sposób na jednym stole, tylko tak naprawdę powiedzieliście, że może nie gramy w sumie tego samego ping-ponga, może gramy w coś innego, nie? Mi się to podobało, także tak jak mówię, dzisiaj byliście lepsi, natomiast tutaj to jest bardzo dobra drużyna i ja byłem bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi się podobało. Dziękuję. Szanowni Państwo, mój werdykt rozdzieliłam w stosunku 3 do 7 i postaram się jakby uzasadnić dlaczego. Czyli jedna rzecz wspólna, każda z grup miała bardzo wyjątkowy, wyróżniający się element, który zauważyłam niedawno. Jest jedna Angelika, a tu jest jeden pan Aleksander, tak? To jest taka rzecz, którą wyłapałam, że jednak ta wyjątkowość też u was zaszła już w grupie i to też zdradzam, że ten relatywizm utrzymany od pierwszego do ostatniego mówcy zdecydowanie jakby obciążył tą wąską linię i też pani Aleksandra sama ją określiła jako wąską i trzeba było się przygotować na to, że może być szersza gdzie indziej i próbować znaleźć jakiś fajny pomysł na zbicie, a jednak zdecydowanie zespół opozycji został z tym szerokim kontekstem i mocno go umotywował i osadził jakby tutaj w realiach argumentacji. Teraz tak. Tutaj było dla mnie wyraźnie, mało atakowaliście właśnie ten relatywizm, a tutaj z kolei też jakby drużyna opozycji, która musi zaatakować prawdziwość tezy, nie atakowała tak bezpośrednio elity, tego pojęcia dla mnie. Trochę tego zabrakło, przy czym tak jak mówię, utrzymaliście swoją linię argumentacyjną i swój tutaj pomysł, sprytny, bardzo prosty, ale no jakby dobrze zrealizowany. Tutaj po obydwu stronach, tutaj u was do pewnego momentu, nie było w ogóle odniesienia do słowa lepiej. Lepiej być. Bo skoro wprowadziliście taką wartość wyższą, że elitą jest być lepiej, a potem same sobie zaprzeczaliście, przepraszam, że mówiliście o tej samotności, o tym, że nieczęsto ci odkrywcy, pomysłodawcy, twórcy mieli ciężko w życiu, tak? No to ja się wtedy pytam, to lepiej? I tutaj nie było dla mnie takiego wyraźnego, wiecie, przyładowania, że to zawsze jest lepiej, a panowie sprytnie cały czas zależy od sytuacji, od osoby, od miejsca. No i to było cały czas spójne i to się działo do samego końca. U was też do pewnego momentu za dużo było przykładów ogólnych, a tu mi się bardzo podobało sprowadzanie tych pojęć do tu i teraz. Do Szymborskiej, kapitana drużyny dużo. U was tutaj już nie wykreślałam ich, ale na pewno będzie łatwo sobie potem wynotować, że więcej takich odniesień do prawdziwego życia, a nie do ogólnego życia, wiecie?
Później, jeśli chodzi o sferę niewerbalną, to tak, zgodzę się, że u was mówcy doświadczeni starali się i nie czytałyście dziewczyny, bo pomijam Aleksandra, bo nie jest doświadczony jeszcze. Natomiast dla mnie wciąż ta intonacja nie jest intonacją autentyczną. I mogę wam to rozbudować na tym omówieniu wewnętrznym, dlatego że myślę, że to jest ważny czynnik, który odkąd jestem w tym projekcie, a jestem już szósty rok, w siódmym jest dosyć takim specyficznym waszą bronią, z którą ja mam wrażenie, że nie chcecie jakby tutaj posłuchać informacji zwrotnej, na który temat nie chcecie posłuchać, że ta intonacja nie może być taka szkolna i recytatorska. Dla mnie nigdy taka nie będzie autentyczna i nigdy nie będzie mnie pociągała. Wolę, jak ktoś się przejęzyczy nawet, nie wiem, popatrzy chwilę w sufit, to nie musi być takie grzeczne. I tutaj już u Aleksandra, u ciebie jest to grzeczne. Zgodzę się tutaj z panią Porębską, że za cicho. Ty dzisiaj byłaś jakaś taka za cicha, jak na swoje możliwości. Natomiast nie ujmując, świetnie się rozwinęłaś, bardzo ci gratuluję. Też bezpośrednio do Jagody się odnoszę. Jagoda, bardzo dobre wystąpienie. Ty starałaś się ten autentyzm gdzieś tam osiągnąć. I nie było po tobie widać, że w zupełności zdenerwowania. I gratuluję, Wiktoria, tobie. Ty się dzisiaj na tytana poważyłaś. Mówię tutaj o czwórce. Patryk już do znudzenia jest dobry. Ale wiesz, chodzi mi o to, że ty rzeczywiście zadawałaś na koniec, pomimo chyba całej tej presji sytuacji, odważyłaś się i twoje pytania były bardzo dobre, za co ci serdecznie gratuluję. Aleksander, wszyscy cię chwalą tutaj za intonację i za werbalną stronę twojej mowy. Jeśli chodzi o odkrycia po drugiej stronie, bo takie dzisiaj również dokonałam, Krzysiek, najlepsza twoja debata w życiu ever, masz u mnie 100% punktów, porwałeś mnie, zachwyciłeś, świetnie wprowadziłeś w cały zespół, bardzo ci tego gratuluję. Gratuluję debiutu Korneliuszowi. Tak, dobrze zmieniam? Przepraszam. I Angelice, bardzo się staraliście. Jak na debiut, to jakby ta proporcja pomiędzy kartką a mową z głowy też była bardzo fajna. Patryk, a tobie dzisiaj jeszcze go gratuluję, że wreszcie wierzyłam w twoją intonację, że ty cenisz sobie w ogóle ludzkość i jesteś w stanie. I jesteś w stanie rzeczywiście, niezależnie od siły przeciwnika, nie wywyższać się elitarnie intonacją. Ty to robiłeś intonacją. Dzisiaj miałaś prawdziwą intonację. Ja bym pomyślała, że ty już kochasz drugiego człowieka. Dopiero dzisiaj to usłyszałam. I jeszcze na sam koniec zostaję z brakiem odpowiedzi na pytanie. Którym wycinkiem koła jestem, kiedy jestem introwertykiem? Wciąż nie wiem. Dziękuję bardzo. Przy czym te definicje do mnie przemawiały, nie zrozumiałem, dlaczego nastąpiło zawężenie tezy. I to zawężenie potem miało wpływ na całość pracy tym żywym. Bo jedynka strony opozycji wykorzystała siłę przeciwnika, bardzo ładnie wykorzystała to, te definicje, które pojawiły się po stronie propozycji. I to już na wstępie dało przewagę opozycji. To, na co bardzo jestem wyczulony, to oczywiście samobuje. I samobuje pojawiły się po obu stronach w wystąpieniach trójek. Po stronie propozycji to oczywiście przyznanie, że można różnie interpretować. No skoro tak, to właśnie o to im chodziło. O to chodziło po stronie opozycji. Natomiast po stronie opozycji Błażej stwierdził, że stwierdzenie jest jak najbardziej błędne, bo żyjemy w demokracji. Chciałem zauważyć, że większość to ciągle niektórzy.
I tu, jeśli chodzi o pojęcia, które były wątpliwe, jeśli chodzi o wprowadzenie ich, po waszej stronie to ta szara masa, która robiła za wszystkich. A tu, po stronie opozycji, to ten relatywizm. Moi drodzy, nie ma teorii relatywnej, jest teoria względności. I to pojęcie zdecydowanie lepiej obrazuje, czy pojmuje, czyli jest pojemne, lepiej przedstawia to, co chcieliście wykazać. Otóż jest pewna względność i ta względność to ileś tam względów, od których zależy to, o czym chcieliście mówić. Oczywiście wszystkie tezy ze słowem lepiej są dla mnie szczególnie drogie, nazywam je we własnym żargonie lepijami, więc z przyjemnością zawsze witam możliwość przysłuchania się, jak argumentujecie, że coś jest lepiej albo nie lepiej. I oczywiście samopis samobójów w wystąpieniu czwórki, jeśli wychodzisz od tego, że jestem w pełni przekonana, a potem dajesz cytat, który absolutnie oddaje pole drugiej stronie, a mianowicie, że ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość, no to jest tylko przyznanie się do tego, że właśnie koledzy mają rację, koledzy z koleżanką mają rację. I coś, o czym chcę powiedzieć, otóż dla mnie nie zwiększa, nie jest argumentem, jeśli pojawia mi się w wypowiedziach mówców, że dowiedziemy obietnicę, że coś zrobimy. Udowodniała nasza strona, że argumentowaliśmy. To nie jest jeszcze ważność, to nie jest jeszcze argument, że to właśnie będziemy się starali zrobić, albo robimy, zrobiliśmy. Nie. To, czy dowód został przedstawiony, przeprowadzony, to o tym decydują zaprezentowane umiejętnie argumenty i wygrania tych argumentów przy pomocy nie tylko przykładów, ale właśnie przykładów, które przeradzają się w argumenty, wygrywamy jak muzyk wygrywamy, a wtedy wygrywamy też jako zwycięzcy. Ale najpierw to wygrywamy coś jak muzyk, czyli wygrywamy bez fałszu. Wygrywamy jak wirtuoz, który potrafi odtworzyć zapis nutowy i robi to sprawnie, umiejętnie, z przekonaniem. I wtedy jest wygrany.